Mamy ten kontakt z czołówką, z tymi drużynami, które znajdują się w tej strefie barażowej, ale no na pewno zostaje gdzieś tam mały niedosyt we wcześniejszych meczach, gdzieś tam niepotrzebne straty punktów, także no nie ma co też z drugiej strony narzekać, bo też źle nie jest, także no na pewno na wiosnę będziemy walczyć. Ja gdzieś tam zazwyczaj nie patrzę w tą tabelę, ale na pewno można tutaj wspomnieć o Warcie Poznań, gdzie gdzieś tam pozytywnie zaskoczyła i są u góry, gdzie walczą. Na pewno też Radomia, który po awansie do pierwszej ligi jest tam w czubie, także no to są takie gdzieś tam dwa zespoły, które są gdzieś tam delikatnym zaskoczeniem, a reszta to tak naprawdę już wcześniej powtarzałem, że ta liga jest tak nieprzewidywalna, że tutaj każdy z każdym może wygrać i będziemy do końca, tak wydaje mi się, kilka drużyn gdzieś tam w czubie i będzie walka do samego końca. Ja już gdzieś tam wcześniej mówiłem, że mi śląskie powietrze służy, także cieszę się, że jestem tutaj, jestem blisko domu rodzinnego, znajomych, przyjaciół, także to gdzieś tam na pewno jest na plus dla mnie. Też na tyle jesteśmy gdzieś tam świadomymi zawodnikami, że wiemy, że też nie można, mówiąc tak może potocznie, się zapuścić, więc każdy gdzieś tam, myślę, spędza jakoś aktywnie ten wypoczynek, czy basen, czy jakaś tam siatkówka, czy koszykówka, bo gdzieś tam każdy lubi też inne dyscypliny sportu, w których się gdzieś tam sprawdza, chociażby tenis, tak, więc no myślę, że każdy gdzieś tam się rusza podczas tej przerwy. Tomi Cafe, partner klubu GKS Tychy.